Lublin, Małopolska. Region jest nasz. Kwadrans po godzinie 8:00 w środowy poranek. Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy RDN Małopolska. Czy pan burmistrz wie, że dzisiaj jest dzień życzliwości? Nie wiem, ale staram się być codziennie życzliwy. Każdego dnia? Tak jest. A jak humor zły się pojawia, to co wtedy? Czasami tak jest, ale staram się go nie okazywać. Dobre podejście. Zwłaszcza w pracy. Tak jest. Bo nie wolno. Zwłaszcza w pracy samorządowca. Od cytatu rozpocznę. Nasza popularność to nie tylko względy prestiżowe. Przekłada się ona realnie na korzyści w postaci szerokiego strumienia rządowych pieniędzy, a perspektywy dla Zakliczyna są jeszcze lepsze. To jest fragment pańskiej mowy podczas ślubowania. Co to znaczy, że perspektywy są jeszcze lepsze? Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Prawa i Sprawiedliwości utrzyma władzę w powiecie, poprawiając swój wynik i samodzielne rządy, to też pozwala, prawda, bardzo pozytywnie patrzeć w przyszłość, ale tutaj przede wszystkim patrzymy na kwestie związane z Sejmikiem Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego. Myślę, że tutaj współpraca z nowym zarządem, który został wybrany w poniedziałek, będzie bardzo dobra. Pan marszałek, jak również wicemarszałkowie i panie, które są członkami zarządu, będą tutaj współpracować i będziemy mogli kolejne środki pozyskiwać dla gminy Zakliczyn, bo przede wszystkim zależy nam na tym, aby zrealizować jak najwięcej zadań w tej perspektywie finansowej. Czy na przykład na rewitalizację, z którą, jak wiem, są problemy? Tak, oczywiście. My jesteśmy nadal na liście rezerwowej, jeśli chodzi o rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i tutaj jestem już umówiony z panem marszałkiem Witoldem Kozłowskim, aby rozmawiać właśnie o tym ważnym i trudnym również temacie właśnie związanym z pozyskaniem środków nie tylko przez gminę Zakliczyn, ale myślę, że tutaj te wszystkie gminy, które zostały umieszczone przez poprzedni Zarząd Województwa Małopolskiego na liście rezerwowej, będą miały szansę ponownie ubiegać się i pozyskać środki. Te zadania, które są właśnie realizowane w ramach rewitalizacji, to są zadania kluczowe dla bardzo wielu gmin. Gminy długo przygotowywały się do realizacji tych zadań, przygotowywały lokalne programy rewitalizacji, wydatkowano niemałe środki po to, aby całą procedurę przygotowawczą, dokumentację projektową, my też dokumentację konserwatorską przygotowaliśmy na rewitalizację rynków Zakliczyni, no i niestety zostaliśmy umieszczeni na liście rezerwowej. Ale dziś jest też taka sytuacja, że są pewne środki z budżetu centralnego, ale nie ma wykonawcy. Zgadza się. W tym momencie otrzymaliśmy w październiku promesę 400 tysięcy złotych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa od pana premiera Mateusza Morawieckiego. Niezwłocznie ogłosiliśmy przetarg. Po otwarciu ofert kilka dni temu okazało się, że nie pojawiły się żadne oferty. I co teraz? Nie złożył. No teraz rozmawiamy z wykonawcami. Jest trudny temat, dlatego że jest bardzo krótki okres czasu, ponieważ te zadanie musimy wykonać do końca roku, rozliczyć to zadanie. W przetargu daliśmy termin 21 grudnia, więc termin jest bardzo krótki, ale będziemy się starali działać, aby to zadanie zrealizować. Próbuję rozmawiać jeszcze, aby to była możliwość wydłużenia zadania na przyszły rok. Natomiast nie ukrywam, że będzie to trudne. Natomiast będziemy się starali wykonać wszystkie możliwe działania, aby te zadania, te środki zostały w gminie Zakliczyn. To jeszcze przypomnijmy, co za te 400 tysięcy, na czym polega ten pierwszy etap rewitalizacji? Tak, ten pierwszy etap rewitalizacji polega przede wszystkim na remoncie elewacji ratusza, wykonanie iluminacji, takiej opaski również wokół ratusza, ale również remont studni na rynku i remont kapliczki świętego Floriana. Ja jeszcze wrócę do tych cytatów pańskich. Będziemy wiodącą i dynamicznie rozwijającą się gminą w całym regionie, napisał pan tuż po wyborach. Dlaczego wiodącą? Ponieważ jesteśmy aktywną gminą, która zabiega o środki zewnętrzne. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji pozyskaliśmy 45 milionów złotych na inwestycje. W sumie wydatkowaliśmy przez ten okres czteroletni ponad 200 milionów z budżetu gminy Zakliczyn na zadania bieżące, jak i na zadania majątkowe i będziemy się starali tak uzupełnić nasz budżet, aby jak najwięcej środków właśnie trafiało do gminy, środków zewnętrznych, środków rządowych, środków unijnych i myślę, że tutaj patrzymy bardzo pozytywnie, z dobrymi perspektywami w przyszłość. Niektórzy samorządowcy mówią, że nowy rok szkolny może przynieść zwolnienia nauczycieli.
Pan też się tego obawia? Panie redaktor, my już na początku, jak reforma, bardzo potrzebna reforma edukacji wchodziła w życie, podjęliśmy działania, podjęliśmy również rozmowy ze szkołami, ze szkołą, która funkcjonuje na terenie gminy Zakliczyn. Czyli zwolnień nie będzie w Zakliczynie? Tutaj trudno powiedzieć, ponieważ te wyliczenia będą dopiero wykonywane, podejrzewam, że na wiosnę tego roku. Część osób, które są nauczycielami, będą też, mają już uprawnienia emerytalne. Tutaj też oczywiście liczę na to, że część osób właśnie skorzysta z tych uprawnień, ale oczywiście my, tak jak wspomniałem, rozmawialiśmy z dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie po to, aby właśnie część osób, które nie będzie miało pełnego etatu lub zupełnie będzie pozbawiona etatu, mogła pracować właśnie, oczywiście mając odpowiednie uprawnienia do nauczania danego przedmiotu, pracować właśnie w szkole w Zakliczynie, tej szkole ponadgimnazjalnej. Szuka pan dyrektora żłobka w Zakliczynie? Jest wolne stanowisko pracy, a jest zainteresowanie? Myślę, że jest zainteresowanie. Pytają tutaj osoby, które mają uprawnienia do tego. Natomiast oczywiście termin upływa 26 listopada na składanie swoich aplikacji. Oprócz tej części formalnej, wymagań formalnych, będzie też kwestia przedstawienia tutaj takiego programu funkcjonowania tego żłobka, zasad funkcjonowania i takich planów programu właśnie, jak dana osoba widzi rozwój tej placówki. Dzisiaj wczesnym rankiem napisali do nas mieszkańcy Zakliczyna, gminy Zakliczyn, i pytają, co z wodociągiem w miejscowości Roztoka i Zawada Landskorońska, bo ludziom brakuje wody. Panie redaktor, ja wywiązuję się ze swoich zobowiązań wyborczych i oczywiście też wcześniejszych kwestii, które ustalałem z mieszkańcami. Tam, jeśli chodzi o wodociąg i kanalizację, to zadanie za ponad 10 milionów złotych. Jeśli chodzi o Zawadę i Roztokę, na to zadanie uzyskaliśmy w 2017 roku pełną dokumentację projektową, pozwolenie na budowę. A kiedy realizacja prac? Chcemy rozpocząć w 2019 roku. To ważne, potrzebne dla mieszkańców zadanie. Ja deklaruję, że będę to zadanie wspierał i poszukiwał środków zewnętrznych, ponieważ jest to bardzo kosztowne zadanie, które wymaga naprawdę dużych nakładów, tak jak wspomniałem, ponad 10 milionów złotych. Spotkałem się też kilkukrotnie z mieszkańcami Roztoki, z mieszkańcami Zawady. Ja jestem otwarty na rozmowy. Oczywiście rozumiem tą sytuację, która tam występuje. Jeżeli w początek prac w przyszłym roku, to finał kiedy? Tak mniej więcej chociaż. Trudno, pani redaktor, powiedzieć, czy będziemy mogli i kiedy zostanie na przykład ogłoszony nabór w ramach środków na rozwój obszarów wiejskich, środków unijnych, bo gdyby była taka możliwość, to oczywiście to zadanie byłoby prawda, tutaj zgłoszone i aplikowalibyśmy o te środki. Jest promesa na drogę w Rudzie Kameralnej. No to pytam, ile i kiedy realizacja? Tak, to tak na dobry początek nowej kadencji. To 120 tysięcy złotych. Oczywiście mając na uwadze warunki pogodowe, sytuację, zabiegaliśmy jeszcze o taką dodatkową. To jest możliwe do zrobienia jeszcze teraz, w tym roku? Kto nie ryzykuje, ten nie ma, można powiedzieć takie stwierdzenie. Natomiast staramy się, aby właśnie jak najwięcej środków pozyskać i to jest jeden z tych elementów właśnie, bo w tym roku oprócz tego zadania właśnie w Rudzie Kameralnej droga na dział, to jest ponad 450 metrów, 120 tysięcy złotych promesy, z czego jeszcze musimy dołożyć około 30 tysięcy środków budżetu gminy Zakliczyn. To przypomnę, że w sumie ponad 2 miliony złotych pozyskaliśmy w tym roku ze środków powodziowych i ponad 7,5 kilometra nowych nakładek powstało właśnie dzięki tym środkom rządowym, za które dziękuję również panu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, jak również panu wojewodzie małopolskiemu, który widzi potrzeby samorządowców, widzi potrzeby samorządu właśnie w zakresie remontów dróg. W Dniu Życzliwości Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom RDN Małopolska.